Aleksandra Kurzak była gwiazdą tegorocznego tradycyjnego koncertu na dziedzińcu Wawelarię Oper Świata, organizowanego przez Operę Krakowską w ramach swego letniego festiwalu. Dawno nie słyszałam jej na żywo, postanowiłam więc przyjechać do Krakowa. Jestem bardzo zadowolona, warto było. Głos jej pociemniał i bardzo się wzmocnił, aktorstwo, w którym ta śpiewaczka zawsze była mocna, jest chyba nawet jeszcze lepsze. Ostatnio artystka występowała w Polsce w Szczecinie i Rzeszowie z mężem, Roberto Alagną, a takie familijne koncerty zazwyczaj kończą się na wesoło. Tym razem, mąż jest na próbach w Bayreuth. Będzie śpiewać Lohengrina w nowej realizacji, tej samej, w której zadebiutuje tam Tomasz Konieczny. Była sama, tylko z orkiestrą Opery Krakowskiej pod batutą Wojciecha Rajskiego, i było na poważnie. Pierwsza część poświęcona była Verdiemu i Cilei, druga, Puccinimu. Część verdiowska była bardziej różnorodna. Aria Violetty z Jak tu Traviaty jest nam, zwłaszcza warszawskiej publiczności, dobrze w tym wykonaniu znana. Solistka wykonywała ją w inscenizacji Mariusza Trelińskiego, ale teraz chyba było jeszcze lepiej, bardziej intensywnie. Zaskoczyła arią Elżbiety z ostatniego aktu Don Carlosa, jeszcze jej nie śpiewała w żadnym teatrze. Dopiero przemierza się do niej, ale już jest na tyle królewska, że mogłaby ją spokojnie zaigrać. Desdemonę ma na świeżo, w marcu zaśpiewała tę rolę po raz pierwszy w wiedeńskiej Staatsoper, a w czerwcu w Hamburgu, arię z Wierzbą wykonała po prostu wstrząsająco. To był zdecydowanie punkt kulminacyjny pierwszej części koncertu. W części puccinowskiej, która była też krótsza, bo Puccin pisał krótszymi odcinkami, zaczęła od słynnej arii Ciocio San, w tej roli ma zadebiutować w przyszłym roku w Neapolu. Nie jestem do końca tutaj przekonana do tak intensywnej siły dźwięku, jakoś mi nie pasuje do tej postaci, podobnie jak z Liv Turandot, tę rolę Kurzak śpiewała już w Londynie i Wiedniu, ale można przyjąć, że ta siła głosu obrazuje siłę miłości, a obie bohaterki z niej się składają. Jednak podobną intensywność miała znana aria Toski Visi d'Arte, Visi d'Amor, a ta postać jest już zupełnie inna, choćby dlatego, że żyje nie tylko miłością, lecz i sztuką. W środku tej części jeszcze dla oddechu przebojowe Omioba Bobino Caro. Przyszła więc pora na mocniejsze role. Ale na Opera Bassa widzę ciekawostkę. Artystka powróci jeszcze 1 września do swej dawnej koronnej roli Olimpii / Antoni / Giulietty / Stelli w ramach Music Fest Bremen pod batutą Marca Minkowskiego. To świadczy o jej wszechstronności.